Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry, proszę dobry. Pani, do pani z życzeniami świątecznymi. Paczki wielkanocne przywiezione z Polski zostały rozdane osobom chorym, potrzebującym, emerytom oraz rodzinom wielodzietnym. To żywność, produkty higieniczne oraz artykuły chemii gospodarczej. Dziękuję bardzo tym wszystkim dobroczyńcom strony Polskiej. Pracując w szkole, no bo 36 lat w szkole, to szkoła zawsze otrzymała właśnie to poparcie ze strony polskiej i ze strony. Wyjazdów dzieci na kolonie i za te właśnie takie zaproszenie nas, nauczycieli, na kursy różne i odwiedzanie nas. Bardzo mi ciężko i dziękuję bardzo o pomoc. Bardzo często Krystynka, Pani Krystynka przyjeżdża i mnie dopomaga. To jest naprawdę dla mnie bardzo wielka pomoc. No i dziękuję Wam serdecznie. Że pamiętacie, że przychodzicie do mnie. Trzy busy z darami dotarły do potrzebujących Polaków ze Lwowa, Glinian oraz Czortkowa. Jest to czas trudny, czas ciężki, mimo że przedświąteczny, jednak niebezpieczny. Pomimo tego nasi wolontariusze, dary, które zebraliśmy w Polsce, dzisiaj reprezentujemy oddział Podkarpacki, oddział Mazowiecki i oddział Dolnośląski. Przywieźliśmy około 4,5 tony artykułów spożywczych, chemii, elementów medycznych, środki chemiczne, Lecaki, dla dzieci artykuły szkolne, piórniki, zeszyty. Welwowie paczki od rodaków z Polski rozdawali wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra Niemen Dniestr. Chcemy podziękować naszym przyjaciółom z Odry -Niemen, którzy nie zważając na to, że już niestety drugi dzień, drugą noc są takie masowe ostrzały, nie bali się, nie zrezygnowali z tych wyjazdów i przyjechali, przywieźli dary dla Polaków, którzy mieszkają tu we Lwowie. Wielkanocne paczki dla Polaków na Ukrainie zebrano w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Bardzo ważne jest to, że dzisiaj przyjeżdżam na Ukrainę, ponieważ solidaryzujemy się z Polakami żyjącymi tutaj na Ukrainie. To właśnie to jest ten akcent, że my pamiętamy o Was i wspieramy Was w tych trudnych czasach, które są obecnie przed Wami, ale też przed nami, bo jesteśmy jednym narodem, który musi się wspierać. Stowarzyszenie Odra Niemen od wielu lat wspiera Polaków na Ukrainie, organizując zbiórki i akcje charytatywne.